O historii i roli Wieluńskiej Biblioteki w promowaniu czytelnictwa, współpracy z innymi instytucjami kultury i formach upowszechniania wiedzy o książce traktuje monografia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej autorstwa polonisty doktora Jarosława Petrowicza i historyka doktora Tomasza Stolarczyka. Pomysł powstania zrodził się w ubiegłym roku, w czerwcu 2015 roku, kiedy obchodziliśmy jubileusz 70-lecia biblioteki. Postanowiliśmy wtedy, parafrazując słowa wybitnego wielunianina profesora Andrzeja Zawady, który mówi, że biblioteki są zmaterializowaną pamięcią lokalną, zmaterializować właśnie pamięć lokalnego społeczeństwa o bibliotece, o placówce, która ma 70-letnią historię, o bogatej działalności instytucji, to zarówno tej podstawowej, usługowej, jak również edukacyjno-kulturalnej, ale chcieliśmy też utrwalić w pamięci wielunian historię ludzi, którzy tworzyli tę bibliotekę. Publikacja składa się z trzech części. Początek to dzieje Wieluńskiej Biblioteki w latach 1945-2015. Wokół biblioteki jako takiego centrum kulturalnego gromadziło się wiele właśnie kręgów i kół zainteresowań, nie tylko związanych z czytaniem, ale także z przeżywaniem literatury. I to są różnego rodzaju koła, poczynając od kół czytelniczych, kół gimnazjalistów czy licealistów, a kończąc na kole przyjaciół biblioteki, kołach zainteresowań, które przez lata tutaj istniały, czy koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich też tutaj prężnie działało. Zaczęliśmy od wstępu, jakby ab ovo, czyli od pierwszych bibliotek, które powstały w Wieluniu w średniowieczu, w okresie staropolskim, poprzez okres rozbiorów II Rzeczpospolitej i oczywiście już ten okres powojenny, czyli okres powstania biblioteki i jej rozwoju po rok 2015. Drugą partię książki stanowią związane z książnicą wspomnienia wybitnych wielunian, między innymi pisarza, poety i eseisty profesora Andrzeja Zawady, artysty malarza Wojciecha Siódmaka, poetki Marii Ewy Aulich czy plastyka Czesława Wosia. Te wspomnienia są o tyle ciekawe, że pokazują od strony takiej indywidualnej, od strony prywatnej przeżycie i biblioteki, i czytanych lektur. Zawierają też wiele cennych refleksji na temat czytania. Sporo uwagi autorzy poświęcili również współpracy biblioteki z wieluńskimi instytucjami i mediami. Analizując artykuły prasowe i inne źródła, przede wszystkim odkryliśmy, że bardzo dużą rolę we współpracy odgrywają media, także wieluńska telewizja kablowa, ale i inne czasopisma, tygodniki lokalne, Radio Ziemi Wieluńskiej zawsze wspierały, można powiedzieć, bibliotekę, ciepło o niej pisały i odnotowywały nawet najmniejsze fakty, aby zachęcić czytelników do przychodzenia i do czytania książek, bo o to przede wszystkim chodzi. Uzupełnieniem monografii jest materiał zdjęciowy ilustrujący bogatą działalność placówki na przestrzeni 70-letniej historii, ukazujący zmiany wynikające z uwarunkowań historycznych, politycznych i społecznych. Promocję książki uświetnił występ chóru i zespołu Piosenki Dawnej pod kierownictwem Jakuba Jurdzińskiego. A koniec naszego występu będzie utwór ze specjalną dedykacją dla wszystkich pracowników Biblioteki Miejskiej na czele z panią dyrektor. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do Kulturalnej TV.